Żeby dobrze rozumieć Słowo Boże, to co czytamy, szczególnie Stary Testament, trzeba umiejscowić te wszystkie wydarzenia i osoby w konkretnych realiach historii tamtego czasu. Żebyśmy rozumieli dobrze pewne zjawiska, też znaczenie ksiąg i postaci w tych księgach opisanych, musimy przyjrzeć się historii Izraela. Dlatego zapraszam do takiej krótkiej podróży przez te dzieje. Zaczniemy od prehistorii, potem dzieje patriarchów, potem wędrówka z Egiptu do Ziemi Obiecanej, czas sędziów, czas zjednoczonej monarchii, potem czas podzielonej monarchii, czas niewoli babilońskiej, czas poniewoli, czas helleński, grecki, potem czas rzymski i tak dojdziemy do czasów Chrystusa, a później pewnie i trochę o tych czasach i bizantyńskich, i arabskich, i czasu wypraw krzyżowych i na końcu dojdziemy do Imperium Osmańskiego, do czasów tureckich, do współczesności. To ważne, szczególnie ta część do Chrystusa, bo ona będzie tłem niezwykle ważnym, dającym nam lepsze rozeznanie i rozumienie tekstu biblijnego. Najstarsze zabytki kultury, dowody na istnienie człowieka, pochodzą sprzed kilkuset tysięcy lat. 400 tysięcy lat temu znaleziono niedaleko Rosh Hayain jaskinię, a w tej jaskinie jakiś ząb czy kilka zębów, pozostałości zębów człowieka, przed Neandertalczyka nawet, przed Homo sapiens, a więc taki najstarszy ślad, zabytek, jeśli chodzi o obecność człowieka w Ziemi Świętej. Bardzo ciekawa jest geologia w ogóle Ziemi Świętej, jak powstawały te formacje, Morze Martwe, ten rów tektoniczny, który znajdziemy tam, gdzie jest Jezioro Galilejskie, tam, gdzie jest Dolina Rzeki Jordan. To wszystko było jakimś podszykryte jakimś praoceanem, ale może o geologii innym razem, czy o geografii. Natomiast wiele jest miejsc, stanowisk geograficznych, parków narodowych dzisiaj w Izraelu, które nam sugerują te warstwy obecności człowieka i zabytków, czasem zupełnie jakichś drobnych, jakichś kawałków, no właśnie wspomniałem, szkieletów, czy skorup różnych naczyń, które mówią o tym i paleolicie, i neolicie, i chalkolicie, i epoce brązu. To wszystko te, które znamy z lekcji historii, te miejsca są w Izraelu i pewnie by było warto się nimi zajmować, ale one jakby są przed biblijną historią, więc jakby nie chcę też o nich za wiele dzisiaj mówić, choć byłoby to ciekawe, wiecie, nawet ułożenie zwłok szczątków ludzkich, czasem ułożone w kucki, czasem w taki wydłużony sposób, to też sugerowało jakąś konkretną epokę, konkretny moment historii. Polecam też serdecznie, jakbyście byli w Jerozolimie, jest centrum Rockefellera, niedaleko bramy damasceńskiej, stojąc twarzą do bramy trzeba iść ulicą Sulejmana Wspaniałego w lewo i tam zaraz jest centrum Rockefellera z taką dużą, płaską, ośmiokątną wieżą i to właśnie tam są zabytki tej kultury materialnej, które zabytki zostały znalezione w różnych miejscach Izraela i warto to muzeum zobaczyć, ono jest bezpłatne. Można wtedy sobie uświadomić, jak to wszystko ciekawie człowiek interpretuje, widzi jakieś tam skorupki, a okazuje się, że czy ta glina jest gruba, czy cienka, czy malowana na czerwono, czy na biało, czy na czarno, to wszystko ma znaczenie i pokazuje nam niezwykłą historię tamtych czasów. To położenie geograficzne Palestyny sprawia, że przybywają do niej różne kultury.
to jest przede wszystkim tak naprawdę, no wiecie, i Palestyna znajduje się pomiędzy dwoma ogromnymi cywilizacjami, Z jednej strony na południe od Izraela to jest kultura i cywilizacja Egiptu i to stamtąd będą i wpływy, i no wiadomo, że Egipt też dbał o swoją ekspansję, więc tam próbował zdobywać jakieś tereny i znajdziemy pozostałości kultury egipskiej z różnych wieków obecności człowieka na tych terenach, a z kultury ze strony północnej, czy z północnego wschodu mamy kulturę krajów żyznego półksiężyca, Mezopotamia czy Babilon, to także wielka cywilizacja, która też próbowała ten teren Izraela zdobyć, mieć w posiadaniu. Mniej więcej około 3000 lat przed Chrystusem z północy na tereny Palestyny przywędrowali Kananejczycy. Oni przybyli z północy, nie wiemy do końca skąd, czy to była Anatolia, czy tutaj te kraje, właśnie te miejsca żyznego półksiężyca, czy dzisiejszej Turcji, gdzieś z północy. I oni przyszli w taki pokojowy sposób, asymilując się z mieszkańcami, którzy już byli w Izraelu, natomiast narzucali swoją kananejską kulturę. Pojawiają się miasta, wzmacniają się te miasta. To najstarsze miasto, w którym mamy prawie 10 tysięcy lat poświadczone lat obecności człowieka, to oczywiście Jerycho, ale jest też Megiddo, ogromna, też kilkanaście warstw archeologii, patrząc w głąb ziemi, kilkanaście warstw miejskich, też sprzed kilku tysięcy lat. Mamy Aradu, mamy Aj, mamy Bet-Shean. To są takie miasta, które pojawiają się w związku też z kulturą kananejską. To bardzo ciekawa sprawa, bo wiecie, kiedy oglądamy jakieś miasta dzisiaj, można zwiedzać Bet-Shean czy Megiddo i tam widać pewne warstwy. Wiecie, że miasta, gdy rosną, gdy się powiększają, no to te młodsze części miasta, nowsze ulice, domy są zawsze coraz wyżej, bo miasto rośnie, czasem jest burzone, jest odbudowywane, więc siłą rzeczy coraz wyżej się wznosi i w Megiddo to dobrze widać, tam jest taki wyłom, jakaś taka dziura głęboka wyrwa w ziemi i widać te kilkanaście warstw miasta. I teraz jest problem, archeolodzy muszą podjąć decyzję, no jeśli chcemy się dokopać do tej warstwy sprzed kilku tysięcy lat, to musimy te pozostałe 15-16 warstw zburzyć, zniszczyć. W związku z tym się tego nie odkrywa i jest to ogromne skarbce bogactwa zabytków, na pewno ukrytych głęboko pod ziemią, pozostałości naczyń, narzędzi, broni, może też i szkieletów, pozostałości tamtych ludzi, tamtych cywilizacji. Natomiast problem jest taki, że jeśli jedne odkryjemy, to drugie zniszczymy. Więc jeżeli odkryjemy kolejne warstwy, to będziemy musieli zniszczyć i kształty domów i wydłubać z ziemi te pozostałości. W związku z tym Izrael szuka technologii, która pozwoli na skanowanie takich wzgórz, takich miejsc wykopalisk, żeby można było oceniać, gdzie warto, czy gdzie można bezpiecznie kopać, ale także, żeby może nie trzeba było w ogóle kopać, a móc po prostu przeskanować, zrobić takie USG ziemi i w ten sposób wyciągnąć stamtąd bardzo, myślę, ciekawe wnioski dla historyków, dla archeologów, dla tych, którzy zajmują się także kulturami. Największy taki proces organizacji miast to jest mniej więcej, no w zasadzie całe trzecie tysiąclecie przed Chrystusem. I nie było jednego organizmu państwowego. To nie było tak, że był król i te miasta należały do jednego królestwa. Raczej to były takie formacje miast-państw związanych
ze sobą czasem jakimiś uniami handlowymi, natomiast te miasta były samowystarczalne, autonomiczne. Były one ufortyfikowane, były jakoś zabezpieczone, mamy ślady tych murów miejskich, najstarszych gdzieś tam, Tel Dan na północy Izraela, bramy miejskie. Więc są takie ślady, te rzeczywiście takie typowe, znane nam miasta, ale są też ślady takiej kultury nomadycznej, czy może półnomadycznej, ślady tych, którzy migrowali, którzy przesiedlali się, którzy żyli poza miastami, raczej w takich osiedlach, osadach, jakichś wioskach zupełnie spontanicznie czasem budowanych wokół tego, co można było uprawiać, czy w miejscach, gdzie było dogodne warunki, czy to pogodowe, czy właśnie woda, las, nie wiem, żyzna, ziemia, żeby móc uprawiać ziemię, czy hodować zwierzęta. Mniej więcej 2000 lat przed Chrystusem znajdziemy ślady na terenie Palestyny jakichś dziwnych, ważnych, no trudnych konfliktów. Widać, że miasta kananejskie przeżywały najazdy, widać przerwy w osadnictwie, widać zniszczenia, potem znowu zasiedlenia przez jakąś może nową ludność, która napływała, więc to przemieszczanie się ludów do końca dzisiaj nie możemy go jednoznacznie określić, zdefiniować, ale na pewno było. Prawdopodobnie to przemieszczanie, ta migracja ludności obejmowała tereny całego żyznego półksiężyca. Proszę spojrzeć na mapę. Jeśli sobie zobaczycie od mniej więcej właśnie Jerozolimy na północ, mamy żyzną glebę, żyzne ziemię, potem od północy, tam gdzie dzisiaj Liban, czy jeszcze potem wyżej w kierunku już Turcji, na wschód mamy cały czas żyzną ziemię aż do Zatoki Perskiej. To mniej więcej te tereny, które się przesiedlały, które się mieszały, które razem jakoś próbowały współpracować, ale też czasem ze sobą konkurowały. Niektórzy uczeni, bibliści uważają, że te wszystkie ludy to ludy semickie. Inni mówią, że najeźdźcy, którzy przybywali, byli zupełnie z innych terenów. Mówi też się o ludziach z Krety. Pamiętacie, ta kultura kreteńska, ta wielka erupcja wulkanu. Dzisiaj to na Santorini. Santorini dzisiaj w środku ma taką małą wysepkę. To była wielka erupcja, wielki wulkan, który spowodował, że mieszkańcy Krety, że mieszkańcy Santorini gdzieś wszyscy zniknęli. Nie ma śladów po nich i gdzieś przyjmuje się, że być może to oni stali się tymi, których w Piśmie Świętym nazywa się Filistynami być może. Zresztą stąd nazwa Palestyna od tego plemienia Filistynów, ale to troszkę może później. W każdym razie warto wiedzieć, że ta tradycja, która jest zarówno w Piśmie Świętym, jak i która potwierdzona jest przez archeologię, mamy niezwykłą mozaikę mieszkańców Kanaanu czy Palestyny już przed osiedleniem się na niej Izraela. Ci przedizraelscy mieszkańcy, to przyjmuje się kilka na pewno ludów. To Kananejczycy, Hetyci, Amoryci, Peryzyci, Hiwici, Jebuzyci, Girgaszyci, ale właśnie także i inne. Do końca nie sposób tego wszystkiego pojąć, ale warto o tym wiedzieć, że no, ta złożoność jest niezwykła w przypadku Izraela ze względu na jego położenie, ze względu na to, w jaki sposób ukształtowany jest teren, jak żyzny jest ten teren i jak rozwijały się ludności okolicznych terenów. Natomiast czemu to o tym mówimy? Moi drodzy, to jest wprowadzenie do historii biblijnej, do historii, w której Bóg zechciał przemówić do człowieka. Warto mieć tego świadomość, że Pan Bóg ukształtował te ludy, to
To nie jest tak, że się raptem z księżyca wziął Abraham czy Mojżesz. To wszystko jest dowodem na to, że Pan Bóg działa w historii człowieka. Wchodzi w konkretną historię. Gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg swojego Syna, ale ta pełnia czasów, aby mogła nadejść, no potrzeba było wieków. Zarówno wieków proroctw, jak i też tych, którzy po prostu przez swoją codzienność, przez swoje codzienne życie odkrywali stopniowo Boga, dochodzili do prawdy o Nim, a wreszcie do tęsknoty za spotkaniem z Nim. Moi drodzy, to tyle wstępu. W kolejnych filmach kolejne karty tej historii biblijnej. Zaczniemy od historii Abrahama, od historii patriarchów. Zachęcam do tego, by subskrybować kanał Jaskinia Słowa na YouTubie, by udostępniać innym te treści. Przejrzyjcie sobie w historii filmów bardzo wiele komentarzy do fragmentów Pisma Świętego, ten cykl Twarzą w twarz, ale jest tam też wiele innych rzeczy. Jeśli macie jakieś tematy, o których chcieliście, żebym powiedział, żebym opowiedział, żebym wyjaśnił, piszcie do mnie komentarze, piszcie do mnie maile. Zachęcam też do wchodzenia na stronę jaskiniasłowa.pl. Tam jeszcze więcej materiałów, nagrań i zdjęć oraz namiary na mnie. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnego filmu, gdzie zajmujemy się patriarchami, epoką patriarchów od Abrahama aż do czasów Egiptu, Mojżesza.